Cześć, witam z tej strony listu. Witam Was w trzeciej kolejce sosnowieckiej A klasy. Dzisiaj zmierzyliśmy się z drużyną łazowianki łazy. Drużyna, która awansowała do okręgówki, potem spadła, potem awansowała, potem spadła. No, drużyna, która tak się buja, za mocni na A klasę, za słabi na okręgówkę. Zawsze ciężki rywal. Ja w tym meczu dzisiaj nie wystąpiłem, ponieważ byłem na wyjeździe, ale e, chłopaki ogarnęli, więc mam materiał. Nawet dla mnie było ciekawiej troszeczkę montować ten film, zobaczyć co się działo w danych momentach. Ale fakt jest taki, że tabela wygląda w ten sposób przed meczem. No i wiadomo, jeżeli chcemy o cokolwiek walczyć, to z takim przeciwnikiem y, trzeba dać sobie maksa. Przypominam, że z kodem lisów macie 7% na sprzęcie. Jeżeli potrzebujecie korki, skarpety, piórnik do szkoły, to oczywiście zachęcam do korzystania i będę bardzo, bardzo wdzięczny. Wbijajcie też na mojego Instagrama i zapraszam do pierwszej połowy. A ona wyglądała dosyć ciekawie. Kamil tutaj zagrał do papy, papa od razu do małpy przyspieszył, ten wszedł przed przeciwnika, rozpędził się, wpada w pole karne, zagrywa wzdłuż bramki, tam dopada do tego Mietek, no i przenosi piłkę 100 metrów nad poprzeczką, niestety, ale takie sytuacje są najtrudniejsze. Chwilę później to przeciwnicy, fajna prostopadła, trochę stoperzy chyba przyspali. E, przeciwnicy na siebie wpadli i Gajdik tutaj fajnie broni. E, chyba przeciwnicy sobie bardziej przeszkodzili niż pomogli i to nas uratowało. I tutaj fajnie Mietek przeciął. Za lekkie podanie przeciwnika. Zagrywa do nawryjego. Nawry wpada w polekarny odestrzał. I prosto w ramkarza. Bardzo mocno, ale, ale na szczęście na ich szczęście prosto w ramkarza, tutaj wybijamy e, po jakimś zamieszaniu w polu karnym, e, piłka podprowadzona, zagrana na wolną przestrzeń do Nawriego, no podręcznikowo wręcz wbiegnięcie, zagranie, e, bardzo fajnie wpada Nawri w pole karne, wystawia do Mietka, no i Mietciu tam leciutko, leciutko, ledwo co, ale mamy 1 do 0 e, na samym początku tego meczu, jeszcze Cieszyneczka, niech się bawi chłopak jak najbardziej, e, chwilę później przeciwnicy takim lobikiem trochę, Messiego się naoglądał, e, ale tutaj Gajdzi pod kontrolą po Okazał, że, że nic go tutaj nie zaskoczy, e, i jedziemy sobie dalej. Tutaj w pojedynek przed Misiu. E, Misiu zagrywa znowu na wolną przestrzeń do biegającego Mietka. Mietek przyjmuje sobie tę piłkę, oddaje strzał. No i szczurkiem jego signature move, jak to się mówi, e, pokonał Bramkarza. Mamy 2 do 0. i Jedziemy dalej. Bardzo dobra połowa w naszym wykonaniu. Znowu zagranie piłki od małpy do Mietka. Mietek zagrywa do nawrygo, nawry. No i te detale zadecydowały, że źle sobie przyjął, i Bramkarz to przechwycił. Tutaj piła zagrana do Skrzydłowego. Skrzydłowy ma jeden. Jeden ziołem, e, zioło, odprowadza przeciwnika. Zagrana piłka na obieg, wpada tam zawodnik go jest strzał i boczna siatka. Jeszcze mu biodro gdzieś wypadło na drugą stronę boiska. E, idziemy dalej, przeciwnik, no, przyjęcie od sosty się odbiła, piłka, więc to przechwytujemy. Zagrana piła prosto pada do no, nawrygo. Ten wpada w pole lekarne, mija bramkarza, czy on to trafi? Jeszcze wchodzi w dribbling. Mija jednego przeciwnika, drugiego. Proszę państwa, i tak jest 3 do 0. No, zabawił się, ale ryzykownie, jakby to stracił, to ła, uła. Ale mamy 3 do zera, więc no bardzo dobra połowa, tutaj znowu przeciwnicy z kontratakiem 2 na 1 e, mijają naszych obrońców jak tyczki, wpada w pole karne, no i prosto w gadzika bardzo dobrze Gazik tutaj e, wydupił to na rzut rożny i mamy koniec pierwszej połowy, wygrywamy 3 do 0, niesamowity wynik. E, było parę sytuacji też przeciwników, więc na pewno nie było to super jednostronne, e, ale była skuteczność, były fajne wbiegnięcia, były, było trochę jakości z tego co oglądałem, więc ta połowa jak na A klasy naprawdę w niezłym tempie. No i co, standardowo, my to lubimy pograć dla kibiców, więc... E, Fajnie byłoby na tej samej intensywności zagrać drugą połowę. I druga połowa ta, z takim akcentem, że piła do papy. E, papa zagrał do Kamila, chyba Kamil. Fajną prostopadłą do Nawriego, który miał hektary. Zagrywał wzdłuż bramki, no i tam obrońca uprzedził jednego z naszych zawodników. Jeszcze, no, tam można by się pokusić o faulu, ale sędzia to puścił. E, chwilę później przeciwnicy, długa piłeczka na lewego. E, tam powalczył trener Szymon, no... Znowu powalczone, gdzieś tam chaos straszny, jeszcze Gajdzik nie zdążył i sfaulował przeciwnika. Mi się wydawało, że wcześniej był faul, no ale sędzia to puścił. Przeciwnicy mieli rzut karny, podcho podchodzi do tego zawodnik, oddaje strzał, no i na manowce wyprowadził Gajdzika. Mamy 3 do 1, no i lekki pampers się zaczął. Chwilę później jeszcze mieliśmy rzut wolny, z którego Nawri oddał strzał, bardzo mocny, ale znowu tam, gdzie bramkarz stał, więc wypiąstkował to. Jeszcze przeciwnicy przy piłce, w narożniku wycofana piła, no trochę my tak nie pałaliśmy się do powrotu zagrana prostopadła, no i mamy 3 do 2. Przeciwnicy łapią kontakt, totalnie przyspane, Widzieliście tempo tutaj biegu. Jakiś doskok zero było. E, I no były lekkie kłopoty już w tym momencie. Przeciwnicy znowu przy piłce, znowu piłka zagrana pod nasze pole karne. Jest niebezpiecznie. Przeciwnik schodzi do środka, oddaje strzał no i gadzik na posterunku tym razem łapie to e, i uspokoi trochę sytuację. Przeciwnicy wybijają znowu wolna przestrzeń, pojedynek biegowy nowego z przeciwnikiem fajnie go zastawił gdzieś tam był trzymany i znowu sędzia to puszcza. E, przeciwnik wchodzi w pole karne, oddaje strzał na nasze szczęście. A, jeszcze sędzia tutaj faul zagwizdał dla przeciwników. No, no właśnie. No i przeciwnicy z tego mieli rzut wolny do którego e, będzie strzał. No i Prosto w Gajdzika. też mur się chyba schylił, nawet tutaj, więc no niefajne zachowanie chłopaki. Eee, I tutaj Gandhi, który chyba wszedł na boisko niedawno, zagrał do papy. Papa miał kupę przestrzeni, podprowadził to pod pole karne. Czy on to uderzy, nie. Zagrywa na lewą stronę, eee, z lewej strony Amadi, wchodzi do środka i oddaje strzał. Zablokowany, jeszcze piłka, odeżona przez papę. Eee, papa odepchnięty, ale, eee, ale przeciwnicy od bramki. Eee, tutaj prosto pada znowu do nawrego, ten wchodzi w pojedynek, wpada w pole karne, oddaje strzał, ale przeciwnicy. Go blokuje. E, jeszcze nawinął przeciwnika. Oddaje drugi strzał. Znowu Bramkarz to broni. Jeszcze to wybijają. I trzeci strzał. Znowu zablokowany. Dopada do tego chyba papa. I jeszcze. Pojedynek już nie wiem, kogo nawet. Znowu nawinięty obrońca i bramka znowu to broni. I jeszcze Nawri na koniec nie trafia sobie w piłkę na pustą bramkę. No to było chyba z sześć strzałów w jednej akcji, to statystyki nabiliśmy do końca rundy. A jak to się mówi, jak nie wykorzystujesz he, he, he to, to przeciwnicy, przy, piłeczka na wolną przestrzeń, fajnie sobie napastnik przyjął, to akurat muszę pochwalić, bo bardzo dobrze to zrobił. E, odprowadza piłkę od strzał, no i gajdzik narzut rożny to sparuje. E, I tutaj znowu błąd naszego obrońcy przechwycona piłka, chociaż no nie wiem, czy tam też mógł być może faul, e, Dyskusyjna sprawa, możecie napisać w komentarzach. No i przeciwnicy jadą z kontratakiem. E, schodzi do środka przeciwnik, zagrywa do prawej strony, i tam napastnik oddaje strzał pod ladę. I mamy 3 do 3. No, już wisiało to w powietrzu, nie wykorzystaliśmy jeszcze naszej okazji. No i mamy 3 do 3. Wypuszczone totalnie to, co wypracowaliśmy sobie w pierwszej połowie. Ale żeby nie było, to nie koniec. Nabry nawinął pomocnika, przerzucił piłkę na drugą stronę do misia. Misiu miał tam trochę miejsca przy się Piłkę i chyba nawet z dziurą minął, przeciwnika wpada w pole karne, zagrywa wzdłuż bramki, tam Amadi zostaje sfaulowany i sędzia pokazuje na wapno i najsmutniejsze jest to, że Amadi tam ucierpiał mocno, ponieważ prawdopodobnie uszkodził więzadło przy tym jak przeciwnik mu wpadł w nogę. Więc e, bardzo duża strata dla nas i prawdopodobnie kilka tygodni, jak nie miesięcy dla Amadiego, szykuje się przerwy, czekamy jeszcze na e, konkretne informacje, dlatego będzie to bardzo miłe, jeżeli w komentarzach napiszecie dla Amadiego zdróweczka. A do rzutu karnego podszedł właśnie Bartek się oddaje strzał i wyprowadził bramkarza w pole i mamy 4 do 3 w ostatniej praktycznie minucie meczu. I to jest akurat godne podziwu, że pomimo słabszej połowy, że nie szło, że nie wykorzystywaliśmy tych sytuacji, to udało nam się jeszcze parę zrywów zrobić i wyciągnąć ten mecz. Trzy punkty zostają w czeladzi, mamy trzy mecze e, i komplet do tej pory. Co prawda te mecze troszeczkę takie wesoły futbol dla kibiców, dużo bramek, dużo różnych sytuacji, no ale najważniejsze jest to, że póki co jest komplet punktów i teraz trzeba dbać o te rzeczy, właśnie te błędy, to żeby grać równo cały mecz, to żeby nie wyłączać się, żeby być skoncentrowanym cały czas no i co, i pracować nad tym, żeby fizycznie być w stanie wybiegać ten mecz, bo to tempo w drugiej połowie, w sumie u obu drużyn było gorsze, e, także z mojej perspektywy ciekawie, że nie zagrałem, nawet fajnie się w sumie oglądało, nie wiedząc, co się działo w danej sytuacji. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiaj, zostawcie jakąś łapkę w górę, jakiś komentarzyk, będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia za parę dni. Na razie.